Cześć, z tej strony Leszek Cibor, a to jest podcast Dobra Zmiana. Podcast, w którym zmieniamy się na lepsze, korzystając z zasad nowoczesnej psychologii oraz z analizy wielu różnych tematów rozwojowych, analizy wielu książek, wielu różnych wątków. Dzisiaj temat zarysowany z nazwy kontrowersyjnie, bo idzie to mniej wyjebane, a będzie ci dane, czyli The Subtle Art of Not Giving a Fuck po angielsku, zaczerpnięte bezpośrednio z książki Marka Mansona właśnie o tym tytule. Oczywiście polskie wydanie tej książki nie ma tak wulgarnego słowa w nazwie, ale wydaje mi się, że ta wulgarność i ten cały przekaz książki, po tym jak sobie przeanalizujemy główne idee i to, jak to koresponduje z tobą, tak jak to koresponduje z moimi doświadczeniami, myślę, że to wulgarne słowo wyda ci się jak najbardziej tutaj zasadne. Więc o trudnej sztuce nie przejmowania się w świecie, w którym każdy chce, żebyśmy się wszystkim przejmowali i wszystkim interesowali właśnie teraz przez najbliższe, myślę, 20, może nawet 30 minut. Zapraszam. Miałem kilka podejść do tematu nieprzejmowania się i ignorowania rzeczywistości. To ignorowanie rzeczywistości to jest takie hasło, które zaczerpnąłem kiedyś od Gary'ego Vaynerchuka, który bardzo fajnie, bardzo często je powtarzał. Ignoruj rzeczywistość. I oczywiście, czy nieprzejmowanie się, czy ignorancja rzeczywistości, te wszystkie słowa, te wszystkie ogólne frazesy niosą za sobą taką sporą dawkę arogancji. Teraz mam się nikim nie przejmować, teraz mam się skupić na sobie. W tym jest zaszyty jakiś taki egoizm, jakaś taka nieczułość, niedelikatność. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w całej tej galerii przymiotników, którymi można opisać to, jakiego rodzaju jest to podejście, warto pamiętać, że to podejście, ta sztuka nieprzejmowania się bardzo często przybiera wymiar reakcji kryzysowej, czyli my musimy zareagować, my musimy nie przejmować się w obliczu bardzo często kryzysowej sytuacji. Albo coś się złego dzieje w naszym życiu, ktoś na nas naciska, czujemy jakąś ogromną presję, czujemy jakiś ogromny stres, no i potrzebujemy, zresztą często tak jest, że właśnie z tego powodu sięgamy po rozwój osobisty, no i musimy w jakiś sposób się zainspirować, musimy w jakiś sposób podziałać. Więc zebrałem takich 10 kluczowych idei i z książki, ale też z moich doświadczeń, bo każdy z słuchających, myślę, że nawet po przesłuchaniu głównego hasła danej idei jest w stanie wymyśleć, jest w stanie przypomnieć sobie sytuacje w życiu, które nam towarzyszyły. No to co? Lecimy z ideami. Pierwsza główna idea. Nie porównuj się do innych. I jeśli mówimy o porównywaniu się do innych, to też mówimy o systemie wartości, czyli nie porównuj się do innych na poziomie przede wszystkim systemu wartości. Dlaczego? No, przede wszystkim z biologicznych powodów każdy z nas jest trochę inny. Ale te biologiczne powody, takie powierzchowne typu wzrost, są najbardziej oczywiste, ale mówimy tutaj o tym, jak mamy skonstruowane DNA. Im więcej badań na temat DNA czytam, tym bardziej dochodzę do wniosku, jaką mieszankę otrzymaliśmy od swoich rodziców, dziadków, jaki to jest jeden wielki nieprzewidywalny chaos. I niestety masa naszych rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, jest determinowana przez nieświadome działanie DNA, czyli coś, co no, naprawdę trudno nam sterować. Oczywiście można podać argumenty, że można na siłę robić coś innego, tylko robimy te rzeczy na siłę wbrew sobie, więc robienie rzeczy, które są wbrew naszemu DNA, no nie jest bardzo często możliwe, dlatego że jeśli mamy na przykład w DNA zaszytą chorowitość, zaszytą wrażliwość układu nerwowego i ona sprawi, że wpiszemy się w ten nurt osób wysoko wrażliwych, które zupełnie inaczej reagują na bodźce niż osoby w cudzysłowie gruboskórne, co jest w dużej mierze definiowane przez DNA i to, jak jesteśmy biologicznie skonstruowani, no to no nic nie poradzimy, więc nie porównuj się do innych. Ta tendencja, w której jesteśmy wychowywani, gdzie rodzice po prostu sadzą w nas tymi frazesami, że Marek dostał 5, a ty 4, czemu nie możesz dostać 5, porównują nas do innych według jakichś tam konkretnych skal. To jest totalna bzdura, to jest totalny nonsens. Te porównania są bardzo często wystrzelone z kontekstu, bardzo ciężko się porównywać, a jeśli już porównywać, to w bardzo wąskich dyscyplinach, na przykład sportowych choćby. Natomiast to, w jaki sposób my jesteśmy wychowywani, to jest jakby jedna strona tego medalu. Problem jest taki, że my opowiadamy sami sobie taką głupią historię, patrząc się na naszych znajomych, którzy odnoszą sukces, patrząc się na to, co oni pokazują na social media, jaką fajną firmę prowadzą, na jakich fajnych wakacjach nie byli. I trzeba przyznać, że można nabawić się kompleksu. Ja w tym momencie, mówiąc do mikrofonu, to jest już trzeci rok naszej działalności, jeśli chodzi o YouTube, jeśli chodzi o publikowanie treści. Przez te 3 lata nie byliśmy razem z żoną na żadnych poważnych wakacjach, więc jak obserwuję znajomych, którzy tam wrzucają jakieś super fotki i super się cieszą ze swoich urlopów, no to trochę zazdrość, ale z drugiej strony właśnie porównywanie się do innych. Mógłbym poszukać inne sfery w życiu, w których po prostu wypadam znacznie od nich lepiej, ale musiałem się doszukiwać, musiałem zerkać na czyjeś życie, interesować się czyimś życiem bez sensu. Tutaj nie jestem w stanie dojść, że tak powiem, do ładu, do porządku, nie jestem w stanie wygrać tej gry. Tej gry po prostu nie jesteście w stanie wygrać, ani ja, ani ty. Dlatego właśnie, jeśli porównujemy się do innych pod kątem też wartości, to też jest dość kłopotliwe, że na przykład inni nie tylko prowadzą lepszą działalność, ale mają lepszą rodzinę, lepiej wychowują swoje dzieci, są bardziej charytatywni, są bardziej oddani innym i po prostu sami możemy się czuć w tym wszystkim źle. Natomiast, no i popatrzmy na ten system wartości, ponieważ wydaje mi się, że w systemach wartości jesteśmy w stanie lepiej się troszeczkę mimo wszystko porównywać i jeśli ustalimy sobie swój własny system pozytywnych wartości, takich prostych, na przykład szczerość, skromność, kreatywność, szacunek, empatia, jak sobie zrobimy taką prostą listę, to teraz siądźmy i zróbmy sobie taką antylistę, czyli właśnie zarówno przeciwieństwa tych rzeczy, które powiedziałem, ale na przykład dogmatyzm, egoizm, potrzebowanie uwagi, narcyzm, hedonizm, manipulowanie ludźmi i tak dalej, no to w tym momencie mamy 2 listy. I teraz jeśli sobie na podstawie tych list zaczniemy się porównywać do innych, no to w tym momencie dostaniemy zdecydowanie lepszy rezultat. Natomiast jeśli zrobimy sobie taką listę, to finalnie nie musimy się do nikogo porównywać. To sami wewnątrz siebie będziemy wiedzieli, że jest w porządku, że jest okej, że jeśli trzymamy się tych konkretnych zasad, to naprawdę wyjdziemy na tym dobrze. Więc pierwsza kluczowa zasada nieprzejmowania się, nie porównuj się do innych. Druga kluczowa zasada, ignoruj swoje wady. Ta zasada może wydać się bardzo kontrowersyjna, dlatego że bardzo często słyszymy, żeby skupiać się na naprawieniu w naszym życiu to, co jest w nas zepsute, to, co jest w nas złe. I tutaj trzeba rozgraniczyć te wady na 2 poziomy. Po pierwsze, jeśli mamy tych wad dużo i chcemy wykonać jakąś prostą rzecz, powiedzmy prowadzenie swojej prostej działalności gospodarczej jest stosunkowo proste, robienie swojego małego przedsięwzięcia, czy powiedzmy praca na etacie jest relatywnie prostym zajęciem, nieskomplikowanym zajęciem. Założenie rodziny, pielęgnowanie relacji, mimo tych wszystkich niuansów, takich prostych definicji jest prostym zajęciem. I teraz, jeśli chcemy to poprawić, no to w tym momencie możemy szukać swoje słabości w danych dziedzinach, możemy je wyszukiwać i torpedować. Problem polega na tym, że bardzo często będzie to rażąca strata czasu. To nie będzie błąd, że próbujemy się naprawić, tylko to będzie bardzo duża strata czasu, dlatego że ciężko nam zdefiniować, czy faktycznie te błędy są błędami kluczowymi, które mogą zrujnować nam te wszystkie dziedziny życia, o których wspomniałem wcześniej. Poświęcimy bardzo dużo czasu na walkę z własnymi słabościami, ale poświęcimy ogromną ilość emocji na to wszystko. Czas, emocje, tą całą energię warto przekierować w inną stronę, bo ignoruj swoje wady, no więc co w zamian? Wspieraj swoje zalety, wspieraj swoje silne strony. I to jest ta druga moneta, ale ona ma jeden kawiot, takie drobną uwagę tutaj należy dodać, mianowicie, jeśli jesteś w czymś dobry, na przykład, nie wiem, świetnie robisz strony internetowe, dobrze programujesz i skupisz się na swoich wadach, zmarnujesz ogrom czasu, a być może te wady nie były krytyczne. I tutaj musisz w tym całym punkcie zdecydować, które z twoich zalet i które z twoich wad są krytyczne. Co to znaczy krytyczne? To znaczy takie, które w perspektywie krótkiego albo długiego czasu zrujnują to, co robisz. Jeśli nie są to wady krytyczne, możesz je zignorować, żeby zająć się rzeczami, które są krytycznie pozytywnymi. Generalnie przedmiot twojej działalności, tak jak utrzymywanie relacji z żoną, czy działalności gospodarczej, czy działalności wewnątrz firmy, ma z reguły jeden, dwa takie obszary, które są ważne, w których musisz się sprawdzić i które powinieneś pielęgnować. Jeśli robisz te rzeczy naprawdę dobrze, to prawdopodobnie, mając szereg innych wad, te wady będą po prostu pomijalne. I to jest bolesna prawda, że lepiej, częściej lepiej inwestować w swoje zalety, niż naprawiać swoje wady. Oczywiście Mark Manson, który jakby wymyślił i zainspirował mnie do tych przemyśleń, z którymi się w tym kontekście identyfikuję i zgadzam, nie jest psychologiem. Psycholog może mieć różne zdanie, zresztą praca psychologiczna 1 na 1 też potrafi wyłapać pewne niuanse, jeśli chodzi o wady, czyli takie autosabotujące postępowania, które mimo tych wszystkich zalet sprawiają, że nadal nam nie wychodzi. Natomiast to jest bardzo zniuansowana gra. Ale jeśli czujesz, że nie masz krytycznych wad, które po prostu sabotują, paraliżują całe twoje życie, to inwestuj w swoje zalety. Ciśnij w swoje zalety, ignoruj te wady, przez te zalety będziesz podziwiany, przez te zalety będziesz, przez ten pryzmat będziesz budował swoją pewność siebie. To zdecydowanie szybszy sposób na pozytywną zmianę. 3. bardzo ważna idea, jak nie przejmować się. Stawiaj się w niekomfortowych sytuacjach. Świadomie próbuj podważać zastany porządek. To jest taka prosta logika, że pozytywne doświadczenia w życiu, one nie są pozytywne dlatego, że są dobre, sprawiają nam radość, cieszą nas. One z reguły są pozytywne względem czegoś, względem jakiegoś doświadczenia. Czyli na zasadzie jest nam miło, jest nam fajnie, ale te takie super doświadczenia w życiu, one z reguły są zestawione w kontraście z sytuacjami, które były bardzo nieprzyjemne. I to jest ta wewnętrzna transakcja, którą dokonujemy wewnątrz nas, czyli wymieniamy chwilę dyskomfortu na długotrwałe szczęście na przykład. No więc zmienia nam się trochę ten punkt odniesienia, jeśli możemy docenić to, co mamy, jeśli możemy faktycznie praktykować tą wdzięczność, dlatego że stawianie się w niekomfortowych sytuacjach i docenianie tego, co mamy w danym momencie tu i teraz, w kontraście do trudności, które mieliśmy kiedyś, jest de facto takim bardziej złożonym opisem czegoś, co nazywa się wdzięczność. Więc ten punkt odniesienia, on przybiera takie formaty, jakby może być trochę truistyczna, ale często czasem warto coś w życiu doświadczyć nie dlatego, że to jest szlachetne i dobre, tylko dlatego, że da nam punkt, zupełnie inny punkt widzenia. Tak jak mówi się, że podróże kształcą, bo podróże uczą innych kultur, uczą innej perspektywy, pokazują, znajdujesz się w innej kulturze, w innej perspektywie. Tak samo na przykład bycie kiedyś biednym daje lepszą perspektywę na oszczędzanie pieniędzy, na wartość pieniądza, na to, jaką wartość ma praca. To jest bardzo symptomatyczne, ponieważ nasi rodzice, osoby urodzone w latach 50., 60., te osoby wychowywały się w kulturze tak zwanej materialistycznej, czyli w kulturze, w której był niedobór dóbr, niedobór usług, brakowało wszystkiego, więc wszystko się chomikowało, wszystko się oszczędzało. I osoby urodzone pod koniec lat 80., w latach 90., 2000, one mogą się dziwić. Dlaczego nasi rodzice tak chomikują wszystko? Dlaczego tyle jest gratów na Pawlaczu, w piwnicy? Dlaczego tego wszystkiego jest tak nagromadzone? Dla tych osób to był luksus, dla tych osób to był styl życia i oni mają zupełnie inny punkt odniesienia. I ten punkt odniesienia nie jest zły. Oni doceniają to, co mamy. Przez to właśnie, przez ten właśnie kontrast. Oczywiście są tutaj niuanse. Nie każdy rodzic oczywiście super wszystko docenia. Natomiast te przykre sytuacje, na przykład zwolnienie się z pracy, no nie? Zwolnienie się z pracy daje zupełnie inny punkt odniesienia. On zmusza do przedsiębiorczości, zmusza do tego, żeby ruszyć się, dosłownie fizycznie wpycha nas, zedytuj CV, zacznij wysyłać, zacznij działać, szukaj nowego zajęcia, zdobądź nowe umiejętności. Czyli ta druga zaleta tego stawiania się w niekomfortowych sytuacjach jest to, że to zmusza nas do szybkiej nauki, zmusza nas do adaptacji. Bardzo często dzięki temu zyskujemy nowe umiejętności. Na przykład wystąpienie na scenie. Zaleta, opanowanie stresu, sprawdzenie własnej idei przed ludźmi, autopromocja, powiedzenie komuś prawdy, wzrost poczucia własnej wartości, weryfikacja danej przyjaźni, danej znajomości, wyjście na siłownię w końcu, potencjał do zrzucenia wagi i tak dalej. Stawianie się w trudnych sytuacjach daje szansę, jest potencjałem na naprawdę dobrą zmianę. No bo teraz zwróćmy uwagę, jeśli stawiając się w trudnej sytuacji uzyskujemy potencjał na naprawdę pozytywny wzrost, na przykład założenie własnej działalności daje szansę na pracę z pasją, szansę na większe niż etatowe zarobki. Zresztą u nas, w naszej rzeczywistości ekonomicznej, to prawie w większości z nas tylko własna działalność, własny produkt daje szansę na zarobienie dużo ponad typowy etat. Więc w jaki inny sposób mielibyśmy sięgnąć po te wartości, po te szanse, po ten potencjał? W jakich innych sytuacjach? Tylko w sytuacjach, które dają nam wyzwanie, które nas stresują, które są dla nas trudne, które w jakiś tam sposób naginają tą mitologiczną strefę komfortu, trochę za nią wychodzą. Są w jakiś tam sposób kontrolowane, nie rzucamy się z motyką na słońce, ale robimy coś, co nie jest dla nas typowe, nie jest dla nas codzienne, przez co jesteśmy coraz lepsi. Czwarta idea, bardzo ważna, jak nie przejmować się. Zrozum, czym jest szczęście. A nawet jeśli nie wiesz, czym szczęście jest, to zrób sobie taką roboczą definicję, czym szczęście na pewno nie jest. I tutaj pomoże ci punkt poprzedni, trzeci, czyli te punkty odniesienia, że kiedyś było gorzej, teraz jest lepiej, czyli jeśli wiemy, jakie były czasy, kiedy cierpieliśmy niedobór, kiedy było nam źle, no to nie jest szczęście, to nie jest punkt szczęścia. Więc robimy sobie to antyszczęście, tą taką definicję antyszczęścia. Ona jest dużo bardziej praktyczna w wielu wymiarach. I teraz możemy sobie budować taką narrację, taką motywację w dwie strony. Albo będę dążył do tego i to jest moje szczęście, albo nigdy w życiu nie chcę już być na przykład biedny. Nigdy w życiu nie chcę być już gruby. Nigdy w życiu nie chcę robić tego i tego. To dużo praktyczniejszy sposób zdefiniowania swoich dążeń. Oczywiście on ma tą konotację negatywną, czyli na zasadzie, jeśli zdefiniujemy sobie to, czym jest nasze antyszczęście, to przynajmniej tego już będziemy unikać. Nadal jednak do końca nie wiemy, czy po osiągnięciu tego, po realizacji tych celów będziemy szczęśliwi. Natomiast jest to łatwiejsze niż szukanie swojego wewnętrznego szczęścia. Zresztą słoweński filozof Slavoj Žižek ma takie świetne powiedzenie, które zresztą realizował w niejednej swojej książce. Po co być szczęśliwym, skoro możesz być interesujący? To jest taka inna wariacja takiego powiedzenia w tytule książki Jeanette Winterson. Po co być szczęśliwym, skoro możesz być normalnym? Jakby dążenie często do tego szczęścia jest sztuczne. My mamy złe punkty odniesienia. Znowu odwołam się do poprzedniej idei. Mamy złe punkty odniesienia, bo nie doświadczyliśmy niedoboru, nie doświadczyliśmy biedy, nie doświadczyliśmy tego, nie wiem, bycia chorym, grubym, inwalidą. Zresztą nikomu nie życzę. To nie chodzi o to, żeby tego celowo teraz wpuszczać się w maliny, wpuszczać się w kłopotliwe sytuacje na siłę, zwłaszcza te takie bardzo ekstremalne, jak na przykład bycie chorym, bo to nie jest cel, to nie jest fajne. Bycie chorym to nie jest super doświadczenie, nie jest naciąganie swojego doświadczenia. Nikogo do tego nie zachęcam, nikomu tego nie życzę. Natomiast przez sam fakt, że tego nie doświadczyliśmy, dużo ciężej nam zbudować swój wizerunek szczęścia, dużo łatwiej nam przez to pracować nad antyszczęściem i nad tą motywacją w cudzysłowie negatywną, czyli uciekanie od czegoś. Życie jako ciągłe dążenie do uciekania, na przykład od biedy, tak jak wspomniałem, albo od innych tematów, ponieważ to szczęście, które nas definiuje, sprawia, że stajemy się sztuczni. A tak jak Slavoj Žižek mówi, po co być szczęśliwym, skoro możesz być interesujący. Interesujące osoby niekoniecznie muszą być szczęśliwe, ale interesujące osoby przynajmniej mają coś w sobie super ciekawego, potrafią pracować nad sobą, więc to jest ciekawa idea, którą proponuję ci rozważyć. Piąta idea. Zawsze będą problemy. I teraz jest bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, że jak wielu z nas popełnia taki frazes, że ja chcę już tylko stabilizacji, ja chcę tylko ustabilizować sytuację, ja chcę, żeby był spokój. Nigdy w życiu nie będzie spokoju. Zawsze coś się będzie działo. Nigdy nie będzie tak, że będzie po prostu stabilnie. Zawsze będzie jakiś problem, zawsze będzie jakiś kłopot, zawsze będzie jakiś temat do rozważenia. Teraz w rozumieniu ewolucyjnym bycia szczęśliwym i nieszczęśliwym, to otoczenie daje nam informację zwrotną w związku z naszym zachowaniem. To można określić jako, znowu jeśli mówimy o ewolucji, to jest taki fajny termin jak presja ewolucyjna. To znaczy, że są pewne czynniki zewnętrzne, czynniki środowiskowe, które popychają gatunek do zmiany, które zmuszają gatunek do adaptacji. No, w rozumieniu ewolucji, z racji tego, że ewolucja jest ślepa, to popycha cały gatunek do zmiany, na przykład zmiana środowiskowa temperatury i niektóre szczepy danego plemienia wykształcą sobie futro i przeżyją, niektóre szczepy danego plemienia, nie wiem, nauczą się robić coś innego i umrą, na przykład zmienią dietę z powodu spadku temperatur i to nie będzie zbyt trafiony wybór ewolucyjny. Ale w takiej ewolucji kulturowej, w takiej mikroewolucji, takiej wewnętrznej zmianie samego siebie, to te sygnały ze środowiska, że coś jest okej, a coś jest nie okej, coś boli, coś jest nieprzyjemne, coś jest złe, jest wyraźnym sygnałem dla nas, że pora na zmiany, czyli te problemy, które się pojawiają, są zewnętrznym sygnałem dla nas, dla naszego ciała, dla naszego ducha, dla tego, jak myślimy, do tego, że pora na zmiany. Na przykład, jeśli skupiamy się na jednej zalecie, bo tutaj musimy się odwołać do całego procesu, do tych wszystkich idei, jako jednej spójnej całości. Jeśli ignorujemy swoje wady i inwestujemy w zaletę i na przykład naprawiliśmy swój budżet, wyszliśmy z długów, ale z racji tego, że wychodząc z tych długów zainwestowaliśmy w swoją zaletę, czyli potrafimy generować coraz większy przychód swoją pracą, musieliśmy wyjść z długów, więc musieliśmy dużo pracować, no i to wszystko się gdzieś tam połączyło. Poradziliśmy sobie z tą całą sytuacją i zainwestowaliśmy właśnie w naszą karierę. No okazało się, że zaniedbaliśmy rodzinę i za chwilę żona spakuje walizki, czy mąż zaraz wyjedzie i tyle go widzieli. Rozsypana jest rodzina. I nagle dostajemy sytuację ze środowiska, z zewnątrz, że mamy krytyczny błąd, który się zbliża, krytyczna sytuacja, kryzys, który się zbliża i musimy zareagować. Czyli zamiast ignorować swoje środowisko, swoje otoczenie, po prostu słuchaj. I musisz być cały czas czujny, co jest krytyczne, czym trzeba się zająć, a co możesz zignorować i skupić się na tych super zaletach. Poza tym jest jeszcze inna rzecz związana ze szczęściem, ponieważ problemy oczywiście rodzą trud, rodzą złe emocje, ale potrafią też tworzyć szczęście. I to jest bardzo ciekawa hipoteza na temat źródeł szczęścia, mianowicie ona wywodzi się z takiego rozumowania, że tylko praca, która jest pracą nad konkretnymi wyzwaniami, a problemy rodzą bardzo często trudne wyzwania, tylko zanurzenie się w tej pracy, ciągłe rozwiązywanie problemów, ciągłe takie funkcjonowanie w danym procesie, w rozwiązywaniu tych trudności sprawia szczęście. Po prostu dzięki temu te problemy są często angażujące, ten cały proces jest bardzo angażujący, zanurzamy się w nim, zanurzamy się w takim stanie flow, zaczynamy dbać o pewne obszary naszego życia i czujemy szczęście, bo raz, rozwiązujemy problemy, dwa, czujemy wzrost pewności siebie, wartości, radzimy sobie z trudnościami, znajdujemy w tym wszystkim szczęście, mamy punkt odniesienia. Jak widzisz, te wszystkie idee zaczynają się tutaj w tej piątej idei przeplatać. Więc kolejna rzecz, żeby się nie przejmować innymi, tylko obserwować środowisko zewnętrzne, żeby samemu wewnątrz siebie znajdywać tą pewność siebie i energię. Szósta idea to jest zadanie sobie pytania, o co tak naprawdę możesz cierpieć? Co tak naprawdę możesz ścierpieć w życiu? Do jakiego punktu możesz się posunąć w dyskomforcie, w nieprzyjemności, w konkretnym bólu, w jakichś inwestycjach, stresie i tak dalej? Jaka jest twoja linia, po przekroczeniu której po prostu się wycofujesz? Dlatego, że gdy myślimy o naszych życiowych celach, myślimy z punktu widzenia przyjemności. Co by było dobrze mieć, w jakim miejscu byłoby super być. Problem polega na tym, że bardzo często to jest taka arbitralna fikcja, fantazja, projekcja. To nie jest prawdziwy życiowy cel. To jest takie tylko, punkt do odhaczenia, kolejny. Natomiast jeśli, nie wiem, chcę zrobić trudne studia, ile jestem w stanie znieść obowiązków na tych studiach, ile jestem w stanie znieść różnych specyficznych, trudnych sytuacji na uczelni, ile lat jestem w stanie pracować jako stażysta w moim zawodzie marzeń, żeby w końcu przełamać się i awansować i w końcu zacząć normalnie funkcjonować w miejscu, w którym mi się marzy, w którym jest ogromna konkurencja. Czy na przykład jestem w stanie pracować na dwie zmiany i ryzykować utraty zdrowia, czy jest to warte swojego własnego mieszkania za 10 lat? Czy dana konkretna inwestycja jest warta zagrożenia dobrobytu mojej rodziny? I tak dalej. To, tych pytań można sobie mnożyć. To są trudne pytania, ale to są pytania, które są ugruntowane w rzeczywistości. One zawsze się sprowadzają do takich rzeczy jak wysiłek emocjonalny, trudne negocjacje, wydawanie pieniędzy. A jeśli już mówimy o pieniądzach, jeśli mówimy o relacji budżetowych, to zawsze gdzieś w tych rozważeniach pojawi się kalkulacja, pojawi się analiza. Prawie nigdy nie ma takiej analizy, kiedy mówimy, co ja chcę, no nie? Pozytywnego. Ja chcę jakiś samochód, chcę jakiś dom, chcę jakąś działeczkę i tak dalej. Ale tu prawie nigdy nie ma, te analizy są jakieś takie hipotetyczne, a tam działka będzie kosztowała 100 000, no to za parę lat się... No nie. Czy ja jestem w stanie wydać 100 000? Co muszę zrobić? Jak dużo muszę przecierpieć? Jak dużo muszę zrobić? I wtedy podejmujesz dużo bardziej racjonalną, praktyczną decyzję. I rób te rzeczy, do których faktycznie jesteś przekonany. Realizuj te poświęcenia, które możesz rozrobić. Natomiast jest z tym cierpieniem jeszcze jeden aspekt, mianowicie to bardzo dobrze widać u Wiktora Frankla z książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, twórca takiej metody terapeutycznej logoterapii, który właśnie w sumie dobrze i trafnie to zdefiniował, że osoby, które przechodzą największe cierpienie, bardzo często wykazują bardzo duże zadowolenie z życia. To jest taki właśnie plot twist tego wszystkiego, że mówi się, że osoby bardzo cierpiące powinny być złamane, a często jest na odwrót, że osoby cierpiące w momencie, gdy już wyszły z tego cierpienia, poradziły sobie z nim w jakiś tam swój mniej lub bardziej specyficzny sposób, po prostu potrafią czerpać radość z życia. Czyli to nawet nie chodzi o to, żeby znowu celowo nastawiać się na cierpienie, celowo się wpakować w jakieś badziewie, żeby znaleźć szczęście życia, bo to jakby to nie jest ta droga, natomiast są pewne zależności, które sprawiają, że w momencie, gdy my zdecydujemy się świadomie na jakiś konkretny poziom cierpienia, będziemy w stanie z tego wyciągnąć jak najlepszą lekcję i jak najwięcej się nauczyć i być dumnym później z rezultatów. Nawet jak nam troszeczkę nie wyjdzie, to i tak podjęliśmy jakieś w życiu wyzwanie, nie tylko tkwiliśmy przed telewizorem, czy po prostu spędziliśmy bezsensownie parę lat naszego życia, tylko postawiliśmy sobie sensowne wyzwanie i nikt nie może nas z tego tytułu lepiej rozliczyć niż my sami. Dlatego możemy spokojnie, ustawiając sobie coś takiego w życiu, ignorować tą całą rzeczywistość, która jest dookoła, po prostu robić swoje dobrze. A wiemy, co chcemy robić i to jest bardzo ważne w tej szóstej idei. 7. idea. Nie jesteś wyjątkowy. Wspomniałem o tym wcześniej, natomiast to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć. To nie tylko, że nie jesteś wyjątkowy w kontekście biologicznym, w kontekście twojej sytuacji, natomiast nie jesteś też wyjątkowy w kontekście swoich okoliczności. To znaczy, że bardzo wiele osób miało tak samo jak ty przed tobą i będzie miało tak samo jak ty po tobie, w twoim wieku, w jakim konkretnie przechodzisz. Bardzo często jest tak, i to jest problem w rozwoju osobistym, że wiele osób podchodzi do siebie jak do unikalnego płatka śniegu, że teraz ja jestem unikalny i wszystkie sposoby muszą być dostosowane do mnie. W większości przypadków nie. W większości przypadków działają na nas te same efekty psychologiczne, działają na nas te same problemy, te same choroby, te same zaburzenia, więc znajdujmy punkty odniesienia w sprawdzonych, naprawdę dobrze działających poradach. Natomiast jest jeszcze coś innego, bo my często lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy w czymś naprawdę dobrzy. Natomiast kluczową ideą mojego zresztą kanału na YouTube Przeciętny Człowiek jest to, że w większości sfer naszego życia jesteśmy po prostu przeciętni i tylko otaczając się fajnymi ideami, otaczając się inspirującymi ideami, jesteśmy w stanie tą przeciętność próbować przełamywać. No i oczywiście mamy nasze specjalizacje, w które warto inwestować i te specjalizacje sprawiają, że jesteśmy po prostu lepsi, ale w większości przypadków jesteśmy po prostu przeciętni. Jeśli mamy problemy przeciętnych ludzi, to próbujmy je zmieniać, ale w nieprzeciętny sposób. I tu jest właśnie ten cały twist. Ty nie jesteś wyjątkowy, ale są pewne wyjątkowe sposoby działania, które możesz zastosować, które odróżnią cię od naprawdę sporej ilości osób. No i pamiętaj, że podobnie jak inni, ty też masz problemy, inni mają problemy i to wielokrotnie bardziej przytłaczające niż nasze, Natomiast sposób, w jaki myślimy o tych problemach, zmienia końcowy rezultat. I możesz dzięki temu faktycznie wybierać rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, którymi się zajmiemy w danym momencie. Natomiast jakkolwiek by to rozczarowujące nie było, nie jesteśmy tak bardzo wyjątkowi. Znaczy, jesteśmy inni od innych, ale nasza sytuacja, uśredniając, jest bardzo często podobna do innych osób. 8. Idea. Bądź szczery na swój temat. Co to nam mówi? To znaczy, żeby przestać siebie okłamywać. O samym okłamywaniu siebie można napisać niejedną książkę, w jaki sposób my sami siebie okłamujemy. Co to znaczy? To znaczy, żeby wykształcić w sobie mechanizm autokrytyki i autokorekty, który będzie za każdym razem, gdy nawalimy w życiu, momentalnie zatrzymywał nas w miejscu i pozwalał na ewaluację, na zastanowienie się, gdzie jestem, dokąd zmierzam, jakie są moje zasoby, dlaczego tak się stało, co się stało. W ogóle pytanie dlaczego jest tutaj super istotne, pytając się bardzo często, dlaczego tak myślę, dlaczego tak zrobiłem, dlaczego tak postąpiłem, jaki tor rozumowania doprowadził do tej sytuacji, da nam wstępną analizę tego, co powinniśmy zrobić, żeby tą sytuację odwrócić. Teraz, jeśli jest coś takiego, że ta szczerość na swój temat jakby kończy się w takim kluczowym wniosku, żeby nie domagać się specjalnego traktowania. Czyli wiemy, że nie jesteśmy wyjątkowi, nasze problemy nie są wyjątkowe, jesteśmy inni biologicznie od wszystkich innych osób. Tak, to fakt, natomiast nasza sytuacja ekonomiczna, społeczna, wychowawcza z reguły wpisuje się w jakieś konkretne kanony. Bądź szczery na swój temat, czyli nie okłamuj się, nie udawaj, że jesteś lepszy niż jesteś, mniej te mechanizmy autokrytyki, ale finalnie jakby to się wszystko sprowadza do powiedzenia, żeby nie domagać się od innych specjalnego traktowania. Kto się domaga specjalnego traktowania? Przede wszystkim ludzie, którzy czują pewne uprzywilejowanie, czyli mają nieszczery pogląd na swój temat. Wydaje im się, że są lepsi od innych, a reszta jest do niczego. Albo ludzie, którzy uważają, że wszyscy są lepsi od nich, a oni są do niczego i oni są ofiarami. Te dwa typy podejść to są podejścia domagające się przywilejów. Tutaj domagam się przywilejów w sposób otwarty, jestem lepszy, wy jesteście gorsi. Tutaj domagam się przywilejów w sposób niebezpośredni. Tak? Dziewczyna mówiąca, szczupła, śliczna dziewczyna mówiąca, o Jezu, jaka jestem gruba. No nie? To wszystkie wy koleżanki jesteście szczupłe, o Jezu, jaka jestem gruba. No i co odpowiadają koleżanki? Nie, no co ty, Karolina, przestań. Ty jesteś taka przecież szczupła, no nie? Domagała się specjalnego traktowania, bo wy mi teraz musicie prawić komplementy, domagam się uwagi. No i oczywiście to zdradza też nieco manipulacyjną, narcystyczną naturę takiej dziewczyny, która tak mówi, ale to tylko jeden z wielu przykładów. Jest to pewne roszczenie i bardzo ciężko funkcjonować z takimi osobami. I bardzo ciężko też być taką osobą, bo twoje relacje z innymi osobami będą nieszczere, tak samo jak nieszczere są twoje relacje z samym ze sobą i z twoimi problemami. No i kolejna idea, nic nie jest stałe, a ty możesz się mylić. To jest jedno z takich ważniejszych podejść, które zmieniło bardzo wiele w moim rozumowaniu, że mogę się mylić. Muszę ci, drogi słuchający, przyznać, że przez wiele lat swojego życia byłem taką osobą, która nie mogła się mylić. Żyłem w takim silnym przeświadczeniu, że oto ja jestem nieomylny, wszystko co ja wiem jest jakoś ugruntowane, jest już dobrze sprawdzone, to są jakieś tam drobnostki, które gdzieś złapałem z YouTube'a, czy przeczytałem, czy jakieś slogany, których dowiedziałem się tylko w jakichś pojedynczych artykułach, czyli moja wiedza na temat otaczającego mnie świata była przeciętna, a jednak miałem takie poczucie swojej wyjątkowości i tego, że jestem nieomylny i te rzeczy, które wiem, składają się na jakiś taki spójny obraz świata, ale to było ponad 10 lat temu, jak miałem 20 lat i interesowałem się bardzo intensywnie teoriami spiskowymi. To było takie bardzo charakterystyczne myślenie, właśnie wpisywałem się w ten początek wykresu z efektu Dunninga-Krugera, czyli byłem na szczycie ignorancji, na szczycie głupoty, czyli wiedziałem bardzo mało, ale wydawało mi się, że wiem po prostu o świecie bardzo, bardzo dużo. Dlatego więc jakbym spotkał siebie, który 10 lat temu albo 15 lat temu no to chyba dałbym sobie w łeb. Tak naprawdę byłbym bardzo rozczarowany prawdopodobnie swoimi poglądami, które miały 10 lat temu. I teraz pytanie do ciebie, drogi słuchający, czy ty, spotykając siebie sprzed 10 lat, nie byłbyś tak samo rozczarowany? Czy to nie jest zupełnie inny człowiek, inna osoba? Czy dogadalibyśmy się z sobą? I to jest ważne, że ludzie się zmieniają. I zmieniają się te idee w głowach. I w ogóle zmienia się to poprzez proces tego, jak uczymy się na własnych błędach, czy rozwiązując właśnie te problemy, czyli realizując te wszystkie rzeczy, które były w poprzednich ideach, jak rozwiązujemy problemy, jak to wszystko działa w naszej głowie, jak bardzo nie przejmowaliśmy się światem zewnętrznym, jak dobrze sobie to poukładaliśmy dla siebie, zbudowaliśmy ten system tego, czym nie jest dla nas szczęście, tych system antywartości i wartości, według których działamy. To, jakie relacje budujemy z samym sobą, jak bardzo się nie okłamujemy, w jakie silne strony budujemy. I wierz mi, że 10 lat potrafi całkowicie zmienić człowieka. Może nie biologicznie, biologicznych rzeczy nie zmienimy, może nie osobowościowo, ale w kontekście rezultatów, jakie ta osoba osiąga ze swojej pracy, ze swoich działań, z tego, na czym się skupia, całkowita rewolucja, całkowita odmiana. I teraz ta świadomość tego, że możesz się mylić, daje nam jedno kluczowe narzędzie. W momencie, gdy podchodzimy do rozmowy, do relacji, do tego, że poznajemy nowego człowieka i mamy wobec niego już jakieś pierwsze pozytywne bądź negatywne uprzedzenia, czyli możemy faktycznie kogoś już z automatu nie lubić, bo nie wiem, za szybko mówi, bo źle wygląda, bo jest nie taki, bo nadepnął nam na odcisk w jakiś sposób, albo słyszeliśmy o nim złe rzeczy, możemy być w jakiś sposób uprzedzeni. Ale jeśli podejdziemy do tego, że możesz się w pewnych kwestiach mylić, w pewnych kwestiach możesz nie wiedzieć, będziesz otwarty na dyskusję. Będziesz otwarty na to, że możesz zmienić swoje zdanie na lepsze, bardziej praktyczne, na takie, które zaprowadzi cię w lepsze, sensowne miejsce. I to dotyczy tak naprawdę wszystkiego. Bo to jest jakby taka esencja troszeczkę sceptycyzmu, że ty też nie jesteś pewny tego w 100%, że twoja wiedza jest skończona na dany temat. Więc jeśli nawet w temacie jesteś po prostu laikiem albo masz przeciętną wiedzę, bądź otwarty na poznanie, bądź sceptyczny, tylko po to, żeby nie zamykać się w swojej bańce. Więc konkludując, 10. idea, problemy dają wartość w naszym życiu. To jako takie podsumowanie. Ale podsumowanie oczywiście długiego podcastu o kontrowersyjnym tytule Miej wyjebane, a będzie ci dane, czyli ta sztuka nieprzejmowania się prowadzi nas do tego, że większość rzeczy jesteś w stanie rozstrzygnąć światopoglądowych wewnątrz siebie. Oczywiście konfrontując to z zewnętrznymi źródłami wiedzy. Ale jeśli przejdziemy przez te idee, czyli pierwsza, nie porównuj się do innych, i twórz własny zestaw wartości i porównuj się co najwyżej na tym etapie systemu wartości, ale przede wszystkim nie ma dobrych mechanizmów do porównywania się do innych, bo jesteśmy biologicznie inni. W większości przypadków bardzo ciężko dobrać nam sensowne metryki do porównywania się. To nie ma sensu, to po prostu rodzi tylko frustrację. To jest gra, którą zawsze przegrywamy. Potem ignoruj swoje wady i inwestuj w zalety. Ciśnij w zalety, pod warunkiem, że to nie są wady krytyczne, które rozkładają twoje życie na łopatki. Spróbuj zignorować i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne, co przyniesie twoją wartość. Trzecia rzecz, stawiaj się w niekomfortowych sytuacjach, bo te niekomfortowe sytuacje dają ci punkty odniesienia, gdzie jest źle, gdzie jest dobrze, pozwalają ci budować ten system antywartości, motywować cię. Te trudne sytuacje po prostu uczą cię i te trudne sytuacje mają potencjał. W żadnym prawie miejscu w życiu nie masz tego potencjału, jak właśnie w świadomym stawianiu się w trudnych sytuacjach, albo nieświadomym. No, czasem życie nas wpycha w trudne sytuacje. Wtedy jesteśmy zmuszani do szybkiej adaptacji. Kolejne, zrozum, czym jest szczęście i czym szczęście nie jest. Bo ciężej jest zrozumieć, czym jest szczęście. To szczęście bardzo często postrzegamy naiwnie, sztucznie, przez pryzmat właśnie patrzenia się na inne osoby, więc lepiej czasem zrozumieć, czym szczęście nie jest i uciekać w życiu od tych rzeczy, przez co na pewno zbudujemy ciekawą osobowość, w ciekawy sposób będziemy funkcjonować. 5. rzecz, zawsze będą problemy, ale warto z tych problemów po prostu czerpać szczęście. My już wiemy, że będą problemy i powinniśmy słuchać naszego otoczenia, ponieważ otoczenie wzbudza na nas pewną presję, która przekonuje nas do zmiany, która daje nam sygnał czas na zmiany. Szósta rzecz. Zadaj sobie pytanie, o co tak naprawdę możesz cierpieć, ile możesz znieść, ile możesz przecierpieć i wchodź w przedsięwzięcia, w których jesteś gotowy na dane poświęcenie. W przeciwnym wypadku nie pakuj się tam, bo będziesz bardzo rozczarowany, ponieważ większość takich trudnych przedsięwzięć wymaga trudnych poświęceń. Siódma, trudna rzecz do przyznania, ale nie jesteśmy wyjątkowi, przez to też nie powinniśmy traktować się jako lepsi, gorsi. Z reguły jesteśmy po prostu przeciętni i nasze problemy też są przeciętne, więc z reguły możemy tylko w nieprzeciętny sposób je rozwiązywać. Ósma idea, bądź szczery na swój temat. Nie okłamuj się i nie domagaj się od innych specjalnego traktowania, bo to jest bardzo, bardzo toksyczne. To może naprawdę zepsuć twoją perspektywę. Czyli bądź szczery na swój temat, miej zdrowy mechanizm autokrytyczny wewnątrz siebie. Dziewiąta idea, nic nie jest stałe, ty możesz się mylić. I ten fakt, że możemy się mylić, jest szalenie krytyczny, ponieważ otwiera nam perspektywę do po prostu słuchania. I dziesiąta idea, problemy dodają wartość w naszym życiu, budują tą całą perspektywę, pozwalają skupienie się na tym, pozwala odnaleźć szczęście i nie przejmować się innymi, tylko po prostu działać, przejść do przodu. No a ja ci dziękuję za obecność w podcaście. No i słyszymy się za tydzień. Cześć.